Fame ma 15, ze mną pan Jacek Murański, witam panie Jacku. Cześć. Jacek Murański! Arka bardzo szybko będę chciał odprawić, bo będzie na mnie czekał świeży zawodnik, a nad tamtym się poznęcam, bo mu się należy. Przeczytam wam bardzo krótki list carycy Katarzyny do ambasadora Rosji w Warszawie zaraz przed zaborami, bo Polski nie było. Do panina. Istnieją różne narody, a raczej różne narody mają różnego ducha. Jedne można podbić i przesiedlić w celu zagarnięcia ich ziem. A świat nie podniesie wrzasku. To małe narody, plemiona. Few moments later. To Polacy. Nie można zaanektować ich państwa, bo trzeba byłoby się dzielić z Prusami, Austrią i Bóg wie jeszcze z kim. 3 days later. Doprowadzi do tego. Przepraszam, przeszkadzam, rozumiem, sekund. Ale trzeba pan jeszcze jedną stronę z tyłu widzieć zapisaną. Nie. Okay. Bez obawy. Okej. Okay. Dobrze. Polacy będą walczyli długo, bardzo długo. Nasze prochy przepadną. Nie jestem głupi, nie uważam się za głupiego. Mam nadzieję, że chociaż ułamek procenta zrozumie ten przekaz. Uważam, że to nie jest odpowiednie miejsce na takiego typu przemówienia. Kochani, ja jeżeli mogę, bo ja siedziałem na widowni, jak pan Jacek czytał list i widownia napisała list drugi do Jacka Murańskiego. Jacku Murański, ty debilu. Dziękuję. Tak, właśnie poszukujemy pacjenta, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego. Nie wiem, czy go widzieliście gdzieś? Ja widziałem. Nitrozyniak przesadza z tymi swoimi jeżeli tekstami? Chodzi o jakby ciętość języka, że uważam, przesadza? Tak, ja niewątpliwie mówiłem, że ja też często przesadzam z ciętością języka i pewne żarty są nie na miejscu, ja to jeszcze mówiłem wielokrotnie. Ciętością języka? Na Boga! Ciętością języka z wyrobniajcy! Jezu, no jak ja mam dyskutować? Cięty język to miał Fredro! No widzisz, no i co mam powiedzieć? Cięty język to miał Fredro! Nie, ja teraz mówię, że porównywanie słów nitrozyniaka z live'a... To jest kultura wypowiedzi według ciebie. Zobacz, ja coś mówię, jest niesłuchany. Ty słuchasz mnie, nie? Ty wiesz, że przegiąłeś, nie? W którym momencie przegiąłem? Ty wiesz. Stary, insynuujesz, że ja rzekomo zrobiłem na dziecko koledze. Mam mieć się nie chyba... Ale nie, to jest programu. Radio, śmiej się! Przecież to jest takie śmieszne! No czemu się nie śmiejesz? W momencie, w którym ktoś sobie zażartuje z ogółu, to nie ma osoby pokrzywdzonej. W tym momencie jest dziecko, które jest kurwa pokrzywdzone. No sorry, no jest pokrzywdzone. Nie tylko dziecko, ale też kobieta, która nie jest zaangażowana w całą sprawę. Sandra nikomu nic zawiniła, a jest to kurwa wciągana w bardzo chamski, nieładny sposób. Rodziny w ten sposób się kurwa nie atakuje. Tak jest moje zdanie. No ale to było w imię zasad, no kurwa, w imię zasad. Ja mam tu nawet lek uspokajający, dlatego jeżeli by pan Jacek jakkolwiek się poczuł źle, to my z Arkiem będziemy interweniować. No jeżeli obrazy, to nie w moim kierunku, tylko ja tym idiotom przypomnę, że miliony ludzi w Polsce chorują na depresję. I takie stygmatyzowanie... List do chorych na depresję będzie teraz. Ja rozumiem, że oni naśladują jeszcze większego idiota Marcina Neimana, który zrobił taki performancik, żart. Zrobił taki performancik, Mateusza zrobił. Jeżeli mnie Wardęga o coś zapytał... Nie wiem, czy słyszałeś. Nie słyszałeś, co powiedzieli teraz? Nie słyszałem. Możesz to powtórzyć? Ty boisz się, że... Tak, że Marcin Neiman zrobił taki performancik. Syna panu zrobił. Oczywiście nie jestem tutaj samozwańczym adwokatem tych osób, które... tych rodzin i tych osób, które są chore, ale uważam, że takie stygmatyzowanie jest... obrazoburcze jest obrzydliwe wprost. No jeżeli kogoś to śmieszy, no to gratuluję do wcipu. Jeżeli was to śmieszy, to nie zazdroszczę ani wam, ani waszym rodzicom. Mam nadzieję, że nie macie nikogo chorego na depresję czy na jakąkolwiek inną chorobę w rodzinie. Tyle mam. A ja tak szczerze... Już Tula ma taki... sposób. Taki... Taki obleśny, obrzydliwy sposób insynuacyjny. I tańcula się w ten sposób, próbując nie być nigdy o niczym oskarżony, bo on też oskarżał swoich kolegów o branie sterydów. Insynuował, że moja żona była p***ą. Tego oczywiście nie robi wprost,
tylko robi to w ten sposób. Jacku, czy już, panie, czy już? Bo jak jest źle, to ja mogę... Jacku, czy... Chyba trzeba zaszczyk. Panie Wardęga, jeżeli to tak ma wyglądać, to jak... Doktorze Tomaszu? Jeżeli on mi wchodzi w co drugi... Dajmy jeszcze próbuję się rozwinąć. Konsekwentny, z jednej strony coś krytykujecie, a później robicie to samo. Czy taktyka ząb za ząb jest odpowiednia i czy to nas doprowadzi do tego, że... Nie, taktyka, ty zacząłeś i zobacz, jak to jest, Mądralo, jak byłeś tak. Taki mądry i jeszcze małe dziecko stygmatyzowałeś. Więc a teraz tutaj zobacz, to dziecko jak jest troszeczkę większe i myślę, że sobie nie obrazi się. Nie mądrzejsze, ale większe. Tak. Otóż tak. Nikogo nie stygmatyzowałem, udostępniłem materiały szeroko znane wykopu. Ty słyszałeś, co tam o przyszłości żony Murańskiego? Ty, no ja coś słyszałem. A gdzie tam? No na rok się tego trzeba szukać. Nic takiego nie mówię. Po czym profil fejkowy mojej żony na profilu prostytutek? No, znaczy, czy to jest, panie Jacku... Czy to jest dobre? Ale to przecież... Kwestia... I po tym zdjęciu rok się zamknęli. Kwestia... Tak? Nie. Ja mówię... Nie, tak. To tak, po dodaniu tego zdjęcia zamknęli rok. Niestety tak. Było wiele skarg. Nie przerywaj mi. Zaszczyk. Nie przerywaj chyba mi non stop. Chyba trzeba. Jeżeli już mnie próbujesz... obrazić brakiem mojego wykształcenia. Słuchajcie, kochani, może zaśpiewamy ładnie. Cała Polska śpiewa z nami. Nad muranami. Cała Polska śpiewa z nami. Nad muranami. Cała Polska śpiewa z nami. Nad muranami. Co robi szalony reporter? Szalony, jak tam licytacja na dom, na odbudowę na Ukrainie? Rozliczyłeś się już? Jak ty idioto, mylisz licytację ze zbiórką. Jak wyłudziłeś od ludzi dobrego serca. Zabrałem wszystkie pieniądze i przepiłem. Nie, no, ja się... Serio, Jacek, trzasnąłeś mnie, detektywie, prezydencie, prowadź naród. A propos detektywie, ale ty wiesz, ja wiem, że to jest... Sherlocku, trzasnąłeś mnie. Ale to odpowiedz ale mi. Ale jaką ty masz prymitywną narrację. Jaką ty masz prymitywną narrację. Ja ci powiem jako lekarz. 47 lat zachowujesz jak 12 ten bicep się nie zerwał. Ten bicep chciał z tobą zerwać, bo twojego... Ja nie mógł słuchać. Ale tak konkretnie, ja zadałem konkretne pytanie. Co cię łączy z tym znanym oszustem Zbigniewem Stonogą, który... Romans! Wiele... A to być może jak stańcuje. Znowu mnie k***a stołeś. Dobrze, ale ja... Paramaxi lubi to. Ja wiem, że próbujesz teraz to prześmiać. Wobec siebie Stonoga. To właśnie, wiesz co, a propos... Stonoga na buty zbiera, chłopie, wiesz, jak on ma stonuki, ile pieniędzy musi zebrać. A propos, alleluja. O, tyle ci mogę pokazać. Półtorej sekundy, o! Pomawiasz bezpodstawnie, w najohydniejszy możliwy... Nie mów do mnie, kurwa, śmieci i pomawiam ci podstawnie. Uważam, że masz wspólnego z pedofilią, tyle. Przytkało, kurwa, twoja mać. No bo dasz powiedzieć, czy nie? O Jezu, jak ty zaraz rzucisz ten mikrofon, dawaj, no matko. Dawaj, kurwo, do wody, masz jakieś... Dobrze. Cień do wody, śmieciu. Ty słuchaj, śmieciu, no i zobacz. Ty śmieciu. Taka, kurwa, co? Ty śmieciu. Cień do wody, cień do wody, kurwa. Cień do wody. Do wody, ścierwo. Cień do wody. Do wody, ścierwo, do wody. Ale cień do wody. I rozmawiamy, czy nie? Cień do wody. Będzie tu hejtujesz. Mam napisać prawdę, kurwa, że jestem pedofilem. Ale nie, tam nie było żadnych wcześniej. O tym, że powycinał sceny, kurwa. Przecież to tylko o to chodziło. Ale ty mówisz o sytuacji środowiskowej, aktorskiej, filmowej. No tak. A on zrobił z tego jakąś chorą. Ale to ty go zaprosiłeś do swojego życia, odpowiadając na to, że to nieprawda, że... Współpracowałeś z nim jako aktor z reżyserem, ej. Ja o początku, kurwa, mówię, że ludzie rzucacie te oskarżenia. Mówisz, ty napisałeś, że jakieś cible czy widety z Ukrainy przywożę i są takie same. Dasz mi to, kurwa, powiedzieć. Na ten ohydny zarzut. Cień do wody. Nie zmieniaj tematu. Nie uciekniesz od tego. Nie rozumiecie. Nie, dobrze, nie rozumiecie. Teraz, ja ci pokazuję, teraz bardzo to... bym prosił o głos dla ciebie, Tomek, żebyś mógł super, mówić. Super. Że ja ci pokazuję to, że tak oskarżyłeś Sergiusza jakąś, kurwa, współpracę, co jest totalnie bzdurną. Jak rzucasz wszędzie oskarżenia, jak mówisz, kurwa, że ja jakieś kible z Ukrainy przywożę, ja tam pomagam. Pokazuję ci, jak to jest. Nie mam na to dowodu. Zrobiłem taką... Kurwa, dajże mi gadać. No, nie skończy, no. Czy jesteś zwykłym internetowym pomawiaczem. Tak samo, kurwa, jak ty, tylko że ty zacząłeś, kurwa, z Sergiuszem i z jego dzieckiem, skala, człowieku. Ty w ogóle nie zdajesz sobie sprawy. Tylko, ja to, pierdolę, to tylko ty sobie zdajesz tylko sprawę Tylko to cię ratuje, bo nie zdajesz sobie sprawy z tego, co O Jezu, mówisz. Jestem uratowany. Tylko to cię ratuje, nie? Pięć rund. No, jedyne może czego żałuję, to że to nie było pięć rund, tak jak w UFC, po trzy minuty. Po pięć. Po pięć minut, tak? Może być i po pięć, no i w porządku. No. Ja się dopiero rozkręcam. Jak to dopiero pan się rozkręca w tym wieku? No dopiero się rozkręcam.
Ale ja podkreślałem zawsze, ja nie jestem sportowcem. Tylko z medialnych doniesień wiadomo, że... Nie, Jacek nie, z Jackiem się nie pogodziliśmy. Kurwa właśnie, on jest jebnięty. Ale wróćmy tak, z Mateuszem się pogodziłem oficjalnie. Wszystko wyjaśniliśmy. Jego ojciec mnie wziął na stronę, z nim porozmawiałem. Ale nie, co ty z nim nie dogadasz się, kurwa. To jest uparty stary dziad, kurwa. Nie wiem, ja się już od nich uwolniłem. Od Mateusza się uwolniłem, w 100% już nigdy nie będzie do mnie zygał. Obiecał mi to, zobaczymy, czy rzuca świat. Gorzej jak wiesz, tu obiecał, a z ojcem pogadał w domu. Kurwa, co ty jesteś pojebany, czemu się z nim pogodziłeś? Wiesz, że ty, bo może tak być. Chociaż myślę, że może tak nie będzie. No ale to było w imię zasad, no kurwa, w imię zasad. No dla były, cała Polska widziała, że zagrałem w bank i wyrwałem pieniądze dla dzieciaków, tak? 100 tysięcy na WOŚP i na Caritas Polska i nie mogłem tego tak zostawić. No to, a cóż jest moje zdrowie wobec czynienia dobra dla dzieciaków chorych? Już ci mówiłem, Ega, nie rycz. Mam sobie dzikość żółtej pantery. Tej dyskotece nie ma frajera. Dobry podskoczył ze mną na ciebie.